Cześć, dobry witam wszystkich serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w The Evil Within. No i wracamy do naszego popapranego świata Rubika, po to by w końcu skopać mu dupę i przede wszystkim przemieścić się już w stronę latarni. Przydałoby się dodatkowe zaopatrzenie w przedmioty leczące, żebym mógł skorzystać z tego, co już mamy. Przede wszystkim dzisiaj pozostanie nam przemierzenie już takich bardziej industrialnych obiektów. Dobra, gdzie powinniśmy teraz pójść? O, super. Do spływu. Teraz widzicie bossa tego tej przestrzeni. Niestety nie jest to zbyt prosty boss. Pamiętam, że kiedyś miałem z nim bardzo duże problemy. Mam tutaj amunicji sporo. Miałem z nim bardzo duże problemy. No i niesmak z nim pozostał mi do dzisiaj, o tak. Z uwagi na to, że w pewnej fazie walki on podnosi cielsko, robi się jakiś wielki... Podnosi cielsko i potrafi was zeżreć jednym uderzeniem tak naprawdę. Niezależnie od tego, ile macie życia i nie bardzo da się od tego uciec. To jest właśnie najgorsze. Dlatego za nim nie przepadam. Hello. Że koleś ma naprawdę na mnie chrapkę. Na razie nim przejmować za bardzo nie będziemy. Bo teraz walki z nim chyba na pewno nie będzie. Co najwyżej ucieczka. No, zdecydowanie. Ucieczka. O, cholera, szybkie to bydla jest. O, ale też mi to nie zabrało zdrowia. Albo nie, walka z nim będzie teraz. O, matko. Poważnie, gro? Tak, walka z nim będzie teraz. Cudownie. No dobra. W takim razie od razu. Nie to, kurwa mać. Tylko to. Dość szybkim, ciężko z nim będzie walczyć, ale myślę, że dam radę. Przy okazji, o właśnie, o to mi chodziło. Może użyjemy sobie jednego. To nie jest też najlepsze miejsce do walki z nim, bo... Pięknie, dobra, wyjdźmy stąd. Pięknie, i teraz chciałbym zmienić na to. Brawo. Ragnar, nie trafiłeś w tak duży cel. Nienawidzę walki, po prostu nie znoszę. O tym właśnie mówię. A teraz będzie trzeba. No ja jebie. Po prostu nienawidzę tej walki. Jak dotrwam do tego momentu, on po prostu dostaje jakiegoś nieprawdopodobnego speeda. Okej. On tu sobie będzie hasać. Ja ci teraz zrobię tak. Ten zastrzyk. Pięknie. Dobra. I teraz przede wszystkim ustawmy sobie to może pod czwórką. Pokaż się.
Chodźmy stąd. No właśnie, chciałbym tego uniknąć, ale gra już zaliczyła, że jednak nie uciekłem. Spoko. Koniec? Łobatko. Dobra. Całe szczęście. Irytujący strasznie. Ale przynajmniej tym razem się udało go za drugim razem pokonać. Wcześniej było znacznie, znacznie, znacznie gorzej. Dobra, pozbierajmy wszystkie fanty. No i to, co bym chciał najbardziej, to przede wszystkim się uleczyć. Dobrze, jedną strzykawkę zabrałem. Może nawet jeszcze jedną strzykawką się uleczymy. I gorzej, że niestety, ale zawalił nam pewne obszary, do których już dostępu nie mamy. Przoduj broń. Bełtów nie korzystałem, a mogłem. Mogłem tutaj go troszeczkę jeszcze pocisnąć bełtami, za to granaty poszły wszystkie. Więc myślę, że... na to, w zasadzie powiem wam szczerze, że na tą walkę trzymałem granaty. Na żadną inną. Teraz granat już będziemy wykorzystywać okazjonalnie na zwykłych przeciwników. Okay, bardzo bym chciał znaleźć jeszcze może jakąś apteczkę. O, pięknie, dobra, jedna uzupełniona, więc mamy łącznie trzy. Teraz pytanko, co tu jeszcze można by... Tak, ukryj się pod samochodem, genialny pomysł. Więcej amunicji do strzelby. Niestety jak stąd wyjdziemy, to już tutaj nie wrócimy i te wszystkie przedmioty przepadają. Natomiast, o proszę, tu jeszcze jest jeden obszar i jeszcze jedna skrzyneczka, świetnie. Znaczy, nie skrzyneczka, tylko ta apteczka. Dobra. No to myślę, że jesteśmy gotowi, a amunicję do snajperki tak czy siak zabierzemy sobie z tego obszaru naszego bezpiecznego save pointa. Mówię, do tej walki trzeba po prostu mieć szczęście. Niestety inaczej tego rozegrać nie da. Myślałem, że na końcu tego rozdziału w ogóle to będzie ta walka, to już na początku w Dalibio. Okej, okay, koniec rozdziału 10. Świetnie. Zapiszmy sobie grę. I następny rozdział. Witamy w mieście. Dobra, moi drodzy. I za chwilkę do nas wrócę. Ok, już jestem, więc tak. Jesteśmy wreszcie w mieście, naszym upragnionym. Ciekawy obszar, niestety bardzo irytujący pod kątem mechaniki rozgrywki, ponieważ jest dość wymagający. Dobra, tutaj chyba nic już nie widzę. Okay, to idziemy w takim razie do wyjścia. Nie wiem, czy będziemy używać tej latarni, czy nie. To jest dość jasno na tym poziomie. Ale zdecydowanie fajnie zrobione. No jak to? Jak to może być? To jest jedyny obszar, który jest cenny dla Ruvika. Jeżeli zostanie zniszczony, to ulegnie też rozpadowi cała reszta świata. Tego wykreowanego. No dobra. Karuzela. A przy okazji tam jest statuetka. Dobra, będzie trzeba ją sobie jakoś zgarnąć.
zrobimy. Nasz klucz, świetnie. No i czy tutaj było jeszcze coś do zebrania? Chyba nie. Fajnie, że już mam pierwszy kluczyk. Wiem, że na tym poziomie też się kilkanaście ich znajduje. Ale w ogóle sama wizja tak zdewastowanego świata jest interesująca, prawda? No tutaj naprawdę twórcy błysnęli geniuszem, tworząc coś takiego. Dwójca już tak bardzo, powiem wam, nie ma takiego kopnięcia. Mam wrażenie w ogóle, że druga część gry miała mniejszy budżet. Mimo, że grafika jest ładniejsza, to nie ma takich scen napompowanych akcją, takich epickich. Jest tego nieporównywalnie mniej. Jest bardziej klimatycznie, bardziej klaustrofobicznie. Czegoś takiego zdecydowanie nie ma. Ponieważ sprzedaż pierwszej części no nie wpłynął zbytnio pozytywnie na po prostu drugą. Pierwsza część nie sprzedała się zbyt dobrze. Zebrała też średnie oceny. No i dlatego pieniążków im troszeczkę już tutaj nie starczyło. Dobra, zasuwamy dalej. Tak na razie... Pięknie, autobus na razie spada. Nieźle to wszystko zrobione. Okej, czas wejść tutaj. Spodziewam się, że chyba w tej lokacji znajdziemy też kilku przeciwników, którzy będą nowi i dość irytujący. Na razie mam ochotę badać dość dokładnie całe tutaj, cały obszar, więc nie będę się poruszać zbyt szybko. Nie. Okej. Bełt oślepiający. I tu mam jakąś szafeczkę. Amunicja do karabinu snajperskiego. Fantastycznie, właśnie to, czego nam brakuje najbardziej. Zapałek mamy dosyć. Ale jeszcze sobie pójdziemy w tą stronę. Zobaczymy, czy tutaj się coś znajduje. No i kawałek mapy. Świetnie. Plus. Magnum. Wow. Rewolwer dużego kalibru wykonany na zamówienie, wystrzeliwując potężne pociski, wygląda na to, że był często używany. Interesujące. Dobra. Tylko do niego jest jakaś specjalna amunicja w takim razie. No dobrze, jeżeli będziemy mieli po prostu jakąś podbramkową sytuację, no to na pewno go sobie użyjemy. Więc czemu nie? Jest to zawsze jakaś wariacja. Troszeczkę więcej żelu, świetnie. I zapomniałem w ogóle wydać żel. Dobra, przy następnym punkcie w takim razie będziemy musieli to zrobić. Okej, zacząłem słyszeć zombiaki. Będziemy go gonić. Mimo, że martwe miasto okazuje się nie do końca martwe w takim razie. I coś tu spadło. Ulica. Tak. Evil Within jest jedyną grą, która potrafi wam zrzucić ulicę na głowę. Dosłownie. Wow. Albo zgnieść was pomiędzy dwoma ulicami. What the fuck? Dobra, pośpiesz się troszeczkę, bo mnie tutaj trochę ciśnienie rośnie. Oj, 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 nie jest dobrze. Mam strach, że za chwilę nas coś zginiecie. He, dobrze myślałem. Okej, zerknijmy sobie. Najpierw tutaj apteczka, fantastycznie. To jest najlepszy prezent, jaki mogliśmy znaleźć. Zapewne będzie trzeba z niej skorzystać niedługo.
Bo tutaj jest sporo takich miejsc, gdzie niestety są fale przeciwników. I są niesamowicie irytujące. A tam widzicie kolesia w masce. Jestem pewien, czy w ogóle da się. No właśnie, nie da się za bardzo. A! Super! No nie, no wiedziałem po prostu. Puszczaj. Mają teraz żelazne maski, czyli takie, przez które nie da się za bardzo przebić. Cudownie! Skoro tutaj jesteś, to za bardzo na razie nie ma powodu cię zabijać. No to nie jest zbyt miły obszar, bo ja go znam. Dobra, pierwszy. Może się tu częściowo, jak przynajmniej uda jeszcze powybijać. Tak po cichu, zobaczymy. Okej, chyba usłyszeli mnie. Dwójka jest bardzo fajnie zaprojektowana, ponieważ pozwala w większości przypadków na ciche zabijanie. Nie da szady tutaj przeskoczyć, prawda? Sebastianie. Dobra, spróbujmy w takim razie wejść na górę i tutaj sobie zejść do niego. Cudownie. Usłyszał nas, ale za późno. To jest taka charakterystyczna arena z przeciwnikami, niestety. Dobra, musimy chyba tutaj coś otworzyć. Nie, zamknięte. W takim razie, co tu będzie trzeba zrobić? Dostać się jakoś na górę, to na 100%. Ok, weźmy granat. Nie zauważyłem go wcześniej. Tam na szczycie też coś nie jest? Nope, myślałem. Spróbujmy tędy. Amunicja do pistoletu. Fantastycznie. I teraz pytanie za 10 punktów. W jaki sposób możemy to sobie odpalić? Tu chyba jest jakieś zejście jeszcze, które możemy zrobić. Nie. A, no i teraz będę kombinować. Może tym wózkiem widłowym coś trzeba zrobić? Troszeczkę ze strzelbą połazimy. No, przepraszam was na chwilkę. No dobra, jestem, drodzy, moi drodzy. No teraz, jak chcę wam to zrobić? Serio nie wiem za bardzo. Mam strzelić w tą butlę?
Bo jestem przekonany, że w tym obszarze jest po prostu walka, którą trzeba stoczyć. Nie wiem za bardzo jak. Dobra, wrócę za chwilkę w takim razie. Muszę sobie tutaj rozeznać i dokładnie posprawdzać, co no, da się zrobić przede wszystkim. Chyba, że tu może jest jakaś kłódka, bo da się to otworzyć? Też nie. Nie. Dobra, za chwilkę będę. Okej, moi drodzy, znalazłem drugie drzwi za chwilkę w zasadzie. Spróbujmy ten przejść. On oczywiście też jest zamknięty. O, ale przynajmniej się odblokowało. Dobra. Nice. Czy co, jest ich tu dużo? Zróbmy tak. Okej. Okay. Nie sądzę, żeby to byli wszyscy! Fuck! Wow. Nie sądziłem, że jeszcze mogą się podnieść po tym, jak się płoną i być jakimś realnym zagrożeniem. Troszeczkę się wystraszyłem. Dobra. Zgarnijmy te naboje do strzelby. No, serio, podskoczyłem. O, fajnie. Okej. Okay. Ja się chowam, a ten przechodzi przez spód. Tu jest jakiś klucz. Plus dodatkowa amunicja do karabinu snajperskiego. Fantastycznie. Podnieś to. Starobodne klucze. Znalezione w alejce klucz do furtki zabezpieczającej miejsce składowania kontenerów. I chyba teraz będzie w ogóle jakaś... No właśnie. Ważnie. Dobra. Tego kolesia to podpalimy na 100%. Dobra, gorzej, że tam jest faktycznie dużo tych przeciwników, którzy będą... Ja pierdzielę, ale po prostu nie mam farta do nich jakoś. Jeszcze biegną? No dobra, chodźcie tu do mnie. Postaram się wykorzystać zwłoki, żeby go zabić, żeby je pozabijać. Okej, okay, teraz. Chyba nie, jeszcze za późno. Teraz. Bardzo ładnie. Wow. No i jest dokładnie tak, jak mówiłem. Chyba będę musiał użyć teraz apteczki. Dobra. A gdzie ona jest? W sumie może zainwestujemy nawet te wszystkie punkty, wiecie, w medykamenty, żeby były mocniejsze. Też byłoby niegłupi pomysł. Dobra, pozbieraj to proszę. Mamy więcej punktów. Apteczki jednak można używać tylko wtedy, gdy mamy całkowitą pewność, że nic nam nie przeszkadza. Okay. Teraz czwórka. I postarajmy się sprzątnąć tego dziada, który tam się znajduje. Gdzie on stoi? Wow. No poważnie. No nie wierzę, jest po prostu kuloodporny. Niestety straciłem troszeczkę amunicji na nim. Matka. No i oczywiście nic nie dostaliśmy nawet. Trudno. Dobra, przejdźmy teraz przez to. Czy tu gdzieś jeszcze może była amunicja, którą wypadałoby zebrać? W sumie pamiętam, że tylko tutaj była.
komisja do strzelby. Dobra, weźmy ten rewolwer nasz. Nie, tutaj też nic nam nie zostawi niestety. I dzięki Bogu możemy wreszcie przejść przez te drzwi. Ci kolesie w żelaznych maskach, no oni będą zdecydowanie najbardziej problematyczni ze wszystkich. Nie dość, że mają karabiny maszynowe i są w stanie was zabić błyskawicznie. No to jeszcze wytrzymałość. Chyba jakiś tędy trzeba przez tą wodę przejść. W sumie może troszeczkę połazimy z kuszą? Albo nie, ze strzelbą. Zdecydowanie strzelba. Zobaczmy jeszcze górę. Amunicja, świetnie. Do rewolweru. Może coś jeszcze? Nope. No i tak. Wykrywanie kolizji przy schodzeniu ze schodów nie jest najmocniejszym punktem tej gry. No, teraz tylko kontenerka. W sumie jestem ciekaw, jak ta gra się kończy, bo ja jej osobiście nigdy nie ukończyłem. Widziałem kiedyś zakończenie w Let's Playu, bo byłem po prostu ciekaw, nie chciał mi się jej przechodzić specjalnie, samodzielnie, ale naprawdę jestem ciekaw, jak to wszystko zostało zrobione. Okej, spróbujmy. Choć spodziewam się, że raczej się szybko obudzi. Albo i nie. Interesujące. O, i przy okazji widzimy statuetkę. Świetnie. Dobra. Z tą statuetką to znam zabawę. Trzeba ją dopchnąć do rury. W innym przypadku nie będziemy mogli jej zdobyć. I mamy save'a. Fantastycznie. Co jest? Teraz ta zabawa. Cudownie. Dobra, podnieś klucz. To mi się przyda rewolwer. No i właśnie teraz dobre pytanie, czy... Dobra, teraz może. Okej, okay, zeżrzyj go tam sobie. Pięknie. Oj, gorzej. Wow, tego się nie spodziewałem akurat. Sio! Boże, jak to wielkie było. Serio, co mogę podnieść? Butelkę, tak? Spierdzielaj. Dobra, co dalej? Tu oczywiście jest... Dobra, niech on sobie tu płynie. Albo najlepiej niech odpłynie troszeczkę dalej. No, czy w tym samochodzie... Coś generalnie ciekawego było? Nie, tam... Jego się nie da zabić, no to jest na 100%. Teraz. Dobra, na mnie się na szczęście nie rzucił. Tylko na te zwłoki, co tam były. Okej, okay. Jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej na razie. Znajdźmy w takim razie troszeczkę może fantów. Ewentualnie wyjście z tego koszmaru. Ten poziom jest duży i długi. No też, no, na pewno się nie dziwię, że nie chciałbym wracać do wody. Też bym na pewno nie chciałbym tam pływał wielki ślimak, który chce wszystkich zeżreć. Czy tutaj może coś było? O, pies zaczyna chrapać. Tam na dół się chyba da zejść. Ale tu jeszcze są jakieś dwie skrzyneczki. Pięknie. Nie, nie zsuwaj się. Prawie 20, prawie 30 tysięcy.
ja mam jakieś granaty? Mam i to 3. Wow. Dobra. To jest coś, czego się nie bardzo spodziewałem. Wiecie co, zrobimy sobie tak. Damy cię pod 4. Bo jeżeli będziemy mieli więcej przeciwników, no to myślę, że wykorzystamy granat. Druga część gry, też w odróżnieniu od tej pierwszej, zdecydowanie lepiej sobie poradziła z kreowaniem świata. Tam jest półotwarty świat, w sensie są w połowie gry w zasadzie takie miejscówki bardzo luźne i pozwalające eksplorować tak, jakbyście chcieli. W takim tempie też. Dobra, znowu te fale wszędzie są. Troszkę mało modeli tych zombiaków wymyślili. Ale jestem przekonany, że one wstaną jeszcze. Okej, okay, w wózku dla dzieci coś widzę. Jeden zapałki. No, teraz on powie, wstańcie, oni wstają. Jesus fucking Christ, Jesus fucking Christ, Jesus fucking Christ, Jesus fucking Christ. Wow, 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 wow. Okej. Czy da się go zabić? Ewentualnie wiecie co? Chyba faktycznie zrobimy ten granat. Bum. Widzenia. Dobra, padł. Świetnie. Ale mocno. Dwa strzały z strzelby na niego trzeba było zużyć. Podróbka? Stary, czyś ty widział, co się działo? Wow. Nie, zdecydowanie. Granat to na niego najlepsza metoda. I coś, co fakt. On wygląda jak Rubik. Tylko, że wzywa jakby moce tej swojej. Nie wiem, siostry. Okej, okay, weźmy amunicję w takim razie całą już teraz. No ale spodziewałem. Właśnie o tym przeciwniku mówiłem wam grając od początku poziomu. Że tu będzie taki nowy przeciwnik. Jest jedną z najniebezpieczniejszych, bo jeżeli te łapy was dopadną, no to chyba jesteście trupem. Żeby nie było za łatwo, wiecie. I za fajnie. Radiowałeś może coś ciekawego? Nope. Powinienem powoli kończyć odcinek. Ale mam nadzieję, że jeszcze sobie znajdziemy jakieś miejsce, w którym dałoby się zapisać. Oj, idealnie. Pięknie, no nawet wessało siłą. Super. Musisz być kidding. This place is filthy. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tutaj jest coraz gorzej. Wszystko się tu sypie. No, wygląda jak jedna wielka rupieciarnia. No, tu już nic nie mamy. Ale za to mamy mnóstwo punktów do ulepszeń. W sumie to nie wiem, czy należałoby się z tego cieszyć, czy też nie. Ciało znalezione w kanale, zmasakrowane ciało znalezione w kanale. Ciało mężczyzny z otwartą czaszką i bliznami po operacjach znaleziono w kanale w Crimson City. Człowiek nie żył od kilku miesięcy. Rany na ciele przypominają sposób działania seryjnego mordercy z Elk River. Seryjnym mordercą był zapewne Ruvik. Inspektor Brown zaginął. Inspektor policji w Crimson City Arnold Brown był ponoć w posiadaniu ważnych dokumentów dotyczących nierozwiązanej sprawy. Dobra, my robimy save'a i otwórzmy sobie jeszcze w tym odcinku i zróbmy też ulepszenie postaci. Chodzi mi o otwarcie sejfów.
Tyle, że sobie... Nie, tutaj wszystko już otworzyłem, czy... Tak, każda jest otwarta. No to z tej strony by trzeba było teraz. Najpierw zobaczmy tutaj. Okej, okay, najmniej przydatne akurat. No i punkty. 15 tysięcy. Wow. No to naprawdę sporo. Dobra, bierzmy sobie to. Ile mogę jeszcze? Przeładujemy broń. Co, weźmiemy sobie też jeszcze tych naboi. Pięknie. Tutaj nie, tu też nie. Harpuny sobie weźmiemy. I myślę, że idziemy ulepszyć sporo postać. Więc tak, nie będę zbierać do 50 tysięcy na harpunach. Po prostu nie widzę takiej potrzeby wydawać aż takiej sumy na ulepszenie tej broni. Natomiast zdecydowanie moglibyśmy sobie podnieść możliwości naszej postaci. Tutaj wskaźnik zdrowia na przykład moglibyśmy sobie podnieść. Ale to wypadałoby zrobić wtedy, kiedy nie będziemy mieli na przykład strzykawki, można by podnieść faktycznie na najwyższy poziom. Jeżeli będziemy mieć tyle. No tak, broń, tutaj są obrażenia. Magnum. No magnum to w ogóle zapasów nie mamy na razie. Zapasy jeszcze zobaczmy. Amunicja do magnum. Może. Wolałbym raczej ulepszyć sobie odzyskiwanie zdrowia przy strzykawce. Dobra, i 30 tysięcy do 60. Wtedy jedna strzykawka będzie robić za dwie. Myślę, że się to przyda i na razie więcej nie ruszamy. Dobra, kochani. Tutaj w takim razie podziękuję wam za oglądalność i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie myślę, że będziemy zmierzać dalej w tym niestety obskurnym mieście zniszczonym przez Ruvika. Sądzę, że co najmniej z dwa odcinki tam spędzimy, jak nie więcej, bo to jest dość długi poziom. Dobra, no do zobaczenia, hej, pa, pa.